Czy Polska stanie się Palestyną Europy? O tym w najnowszej książce Krzysztofa Balińskiego. Książka dostępna na kapitalbuk.pl. Witam wszystkich Państwa na kanale pana Stanisława Michalkiewicza. Mamy dzisiaj po raz kolejny gościa specjalnego. Jest nim pan ambasador Krzysztof Baliński. Dzień dobry, panie Krzysztofie. Dzień dobry. Będziemy dzisiaj rozmawiali na tematy, nazwijmy to, bieżące, ale też będziemy się obracać wokół najnowszej książki pana Krzysztofa Balińskiego, czyli Polska czy Ukropolin, w związku z tym, że cały czas temat wojny na Ukrainie jest dość bieżący. Co prawda rządy się zmieniły, ale jak widać, że Platforma Obywatelska i jej przystawki cały czas machają szabelką i można powiedzieć, że w tym machaniu są jeszcze bardziej tacy energiczni rządy Platformy niż rządy Prawa i Sprawiedliwości. Panie Krzysztofie, bo tu mamy temat taki dość bieżący, patrząc na zachowanie Platformy Obywatelskiej, to czy pan zgadza się z moją tezą, że Platforma jest jeszcze bardziej odważna niż Prawo i Sprawiedliwość? Odważna? Odważna w kwestii wspierania Ukrainy, w kwestii tutaj nawet prób takich wysłania wojsk na Ukrainę. Może aż tak to bym daleko nie poszedł, czy jest odważna, bo nie wiązałbym tego z żadną odwagą osobistą czy strachem osobistym. Po prostu Platforma, konkretnie Donald Tusk, już dostał zupełnie inne, może nie zupełnie inne, ale inne dyrektywy czy zalecenia ze strony swoich patronów, co się tyczy, prawda, wojny na Ukrainie. Wcześniej do wojny na Ukrainie zachęcał Jarosława Kaczyńskiego czy jego ekipę rządzącą, tak mi się wydaje, tylko patron amerykański wymusił na ekipie Morawieckiego, Kaczyńskiego to, żebyśmy się tak zaangażowali w pomoc dla Ukrainy, a głównie dla armii ukraińskiej. No i za tym szły przygotowania do włączenia się takiego fizycznego polskiego żołnierza na front rosyjsko-ukraiński. Natomiast w międzyczasie nastąpiły pewne jakby zmiany w podejściu, prawda, Stanów Zjednoczonych do tej wojny. Ale jeszcze wcześniej w Waszyngtonie przebywał z bardzo krótką, ale tajemniczą wizytą pan Scholz, kanclerz Niemiec. I wydaje mi się, w każdym razie, no ja to tak odczytałem tą jego wizytę, że Niemcy, dajemy Niemcom, czyli Scholzowi, wolną rękę w uporządkowaniu sytuacji tutaj w Europie Środkowo-Wschodniej, ale w zamian za to Niemcy i sojusznicy Niemców przejmą po Stanach Zjednoczonych rolę w pomaganiu Ukrainie. Już po przejęciu władzy przez Donalda Tuska nastąpiła równie tajemnicza i równie dziwna wizyta prezydenta Andrzeja Dudy i premiera Donalda Tuska w Waszyngtonie. Według mojej lektury tego, co się tam wydarzyło, ta wizyta dotyczyła też lub głównie właśnie tematyki ukraińskiej. Mnie się wydaje, a nawet jestem przekonany, że prezydent Biden nakazał obu dżentelmenom i nieprzypadkowo, prawda, obu w tej samej rozmowie, żeby brzemię poparcia dla Ukrainy, oczywiście materialne przede wszystkim, przejęła między innymi Polska. I to, że moja lektura tej wizyty jest prawidłowa, świadczy o tym, że natychmiast po tej wizycie nastąpił jakby taki wysiew proukraińskich oświadczeń, wypowiedzi i prezydenta, i premiera Rzeczypospolitej. Jedną z najbardziej takich
znaczących, spektakularnych wypowiedzi było to, że Polska opowiada się za tym, tutaj mówię o wypowiedzi prezydenta Andrzeja Dudy, Polska jest za tym, żeby kraje Unii Europejskiej, czy wszystkie kraje NATO, przeznaczyły określony procent swojego PKB, czyli produktu krajowego brutto, na pomoc dla armii ukraińskiej. W tej wypowiedzi, już na pytanie dziennikarza, Duda zaznaczył, że sprawa ta jest uzgodniona z premierem Tuskiem. Premier Tusk nie komentował tej wypowiedzi, to znaczy, że z tą wypowiedzią, czym z tym zobowiązaniem Andrzeja Dudy się zgodził. I już w tej kwestii przeznaczenia pewnego procenta PKB na pomoc dla armii ukraińskiej coś się wydarzyło w tym naszym regionie, a mianowicie Łotwa już podpisała oficjalne porozumienie z Ukrainą, że będzie przeznaczała 0,25% PKB na pomoc dla armii ukraińskiej. Gdyby doszło do podpisania i wkrótce na pewno dojdzie do podpisania takiego porozumienia z Ukrainą, to 0,25 PKB w przypadku Polski oznaczałoby kilkanaście miliardów złotych rocznie. Więc chyba to coś takiego, ponieważ PKB Polski wynosi w tej chwili dużo, grubo ponad 600 miliardów złotych. Bodajże 640 miliardów. 3 biliony. Ja mówię o PKB. Tak, PKB. PKB to budżet wynosi tyle, roczny budżet, natomiast PKB jest kilkakrotnie większy. Nie chciałbym tutaj polemizować, ale wchodzą w grę zobowiązanie do przeznaczenia dla Ukrainy olbrzymich kwot pieniędzy. Jeżeli do tego dodamy to, co wykrył czy zdemaskował pan redaktor Michalkiewicz o porozumienie między Ministerstwem Obrony Rzeczypospolitej i Ministerstwem Obrony Ukrainy z 2016 roku, bodajże z grudnia, prawda, panie redaktor, z grudnia 2016 roku, o tym, że Polska praktycznie bez ograniczeń udostępnia wszystkie swoje zasoby i cywilne, i wojskowe Ukrainie, to w grę wchodzi zobowiązanie do pomagania Ukrainie olbrzymi kwotami pieniędzy. A to nie jest tak, że jednak mamy pewne zagrożenie ze strony rosyjskiej. Jest takie opracowanie Doktryna Wojenna Federacji Rosyjskiej w XX-XXI wieku. Cele, zadania, kierunku i działania. To jest opracowanie Włodzimierza Malendowskiego i on twierdzi, że doktryna właśnie Federacji Rosyjskiej jest ekspansjonistyczna i ma za cel zajęcie między innymi Europy Środkowo-Wschodniej. Że mamy do czynienia nie z pytaniem, czy Rosjanie uderzą, tylko pytanie jest takie, kiedy uderzymy. A biorąc też pod uwagę przygotowanie militarne Rosji, ponieważ mamy tutaj przestawienie gospodarki na gospodarkę wojenną, mamy do czynienia kraj, który jest w trakcie wojny, jest w trakcie porywania kolejnych roczników i jednak cały czas prowadzi tą wojnę i ostatecznie będzie chciał zdobyć Ukrainę, to jest to kraj przygotowany do wojny. Nie jest też tak, że mamy do czynienia z podobną sytuacją jak w latach 30. z Niemcami, które po objęciu rządów przez Adolfa Hitlera, a tak naprawdę od 1935 roku tworzyły Wehrmacht, który był przez, można powiedzieć, że dwa lata najsilniejszą armią świata i on był gotowy, a na przykład Francja czy Wielka Brytania oraz Stany Zjednoczone nie były gotowe wtedy na wojnę. Ostatecznie Wehrmacht przegrał z różnych powodów, nie będziemy wchodzić w jakie, ale nie mamy pewnych analogii, panie Stanisławie? Proszę pana, moim zdaniem tego typu tezy to są samospełniające się proroctwa.
Bo rzeczywiście, jeżeli państwa Europy Środkowej zaangażują się w wojnę na Ukrainę w takim stopniu, że nie będzie innego wyjścia, jak tylko je spacyfikować, no to zostaną spacyfikowane, to jasne. Przypomnę, jaka była tutaj, z jaką analogią mamy do czynienia. Każda analogia jest niedoskonała, no ale musimy się posługiwać analogiami. Kryzys karaibski. 1959 rok, Fidel Castro obala Fulgencio Batista na Kubie, no i przejmuje władzę, na początek nacjonalizując wszystkie amerykańskie przedsiębiorstwa na Kubie. W związku z tym prezydent Eisenhower, potem prezydent Kennedy pozwala na tajną operację CIA, która przybrała postać inwazji w Zatoce Świń. Ta inwazja w Zatoce Świń się nie udała. Ale Fidel Castro się przestraszył, że to się nie udało, ale następna może się udać. W związku z tym na wszelki wypadek zacieśnił stosunki z Sowietami. Chruszczow wykorzystał to do tego, żeby zainstalować na Kubie rakiety z głowicami jądrowymi 90 mil od Stanów Zjednoczonych. Zwracam uwagę, że Kuba była suwerennym państwem. Mogła się przyjaźnić z kim chce. Mogła na swoim terytorium instalować taką broń, jaka jej się podoba. A jednak prezydent Kennedy, jak się przekonał, że rzeczywiście tam są rakiety z głowicami jądrowymi, zarządził morską blokadę Kuby. Co jest według prawa międzynarodowego odpowiednikiem inwazji lądowej. To jest akt wojenny. Akt agresji, blokada morska. No i Putin zrobił dokładnie to samo. W 2022 roku, kiedy to, bo wszystko się zaczęło od tego, że prezydent Obama wyłożył 5 miliardów dolarów, co potwierdziła Victoria Nuland, zeznając przed Komisją Kongresu, żeby zorganizować Majdan na Ukrainie, którego nieukrywanym celem było wyłuskanie Ukrainy z rosyjskiej strefy. Co było przedtem? Przypomnę. Przedtem był reset prezydenta Obamy w stosunkach ukraińsko-rosyjskich 17 września 2009 roku. W następnym roku był dwudniowy szczyt NATO w Lizbonie, na którym to zostało proklamowane strategiczne partnerstwo NATO-Rosja, którego, że tak powiem, rdzeniem było strategiczne partnerstwo niemiecko-rosyjskie, a kamieniem węgielnym był podział Europy na strefę rosyjską i strefę niemiecką. Polska się znajdowała w strefie niemieckiej, podobnie jak Republiki Bałtyckie, ale Białoruś i Ukraina w strefie rosyjskiej. No i wydawało się, że klamka zapadła na 50, może nawet na 100 lat. Ale prezydent Obama 3 lata później wysadził to strategiczne partnerstwo NATO-Rosja w powietrze. 5 miliardów dolarów, Majdan, i od tego się zaczęło. I kiedy, co Stany Zjednoczone zrobiły? Bo teraz się to dowiedzieliśmy o tym z prasy amerykańskiej, nie z ruskiej. Bo to ruska to wiadomo, że kłamie, amerykańska pisze prawdę, to my to wiemy. Że CIA zainstalowała na Ukrainie 12 tajnych baz. To być może, że zainstalowała więcej tajnych baz, a tylko ten autor artykułu spenetrował 12. W jakim celu? No chyba nie w takim celu, żeby tam namawiać Ukraińców, żeby kochali Putina, prawda? Tylko raczej w odwrotnym celu. Więc to drugi punkt. Po przejęciu władzy, po objęciu prezydentury Stanów Zjednoczonych przez prezydenta Bidena, prezydent Zełenski odrzucił porozumienia mińskie, które wcześniej podpisał prezydent Poroszenko. Odrzucił porozumienia mińskie, wysłuchawszy zachęty rządu amerykańskiego. Bo co rząd amerykański, jakiego cugierka mu tam pokazał? Że zostanie Ukraina przyjęta do NATO.
To mniej więcej było to samo, co zaprzyjaźnienie się Fidela Castro z Nikitą Chruszczowem. No, każde państwo by zareagowało na to. W związku z tym, a przypomnę jeszcze jedna rzecz. Rok 1999, to rozszerzenie NATO na wschód, przyjęcie do NATO państw środkowej Europy. Rosja nie protestowała przeciwko temu przecież. To się odbyło na podstawie porozumienia amerykańsko-rosyjskiego zawartego w 1997 roku w Paryżu, gdzie były przewidziane tylko takie tak zwane środki budowy zaufania, że na przykład zachodnia broń jądrowa nie będzie przesuwana na wschód od dawnej granicy niemiecko-niemieckiej, to znaczy granicy RFN z NRD, i że na terytoriach państw nowo przyjętych do NATO nie będą zakładane stałe bazy NATO. No i Rosjanie się na to zgodzili. Nastąpiło rozszerzenie w 1999 roku i nic się nie działo. Nic się nie działo. W 2009 roku, więc 10 lat później, nastąpił reset w stosunkach amerykańsko-rosyjskich. W następnym roku, 2010, strategiczne partnerstwo NATO-Rosja zostało proklamowane. Nic się nie działo. Nic się nie działo. Więc musimy tutaj skoncentrować się nie tylko na doktrynach wojennych rosyjskich, ale na doktrynach wojennych również amerykańskich. No bo jak Stany Zjednoczone kupują sobie za 5 miliardów dolarów Ukrainę, to w jakimś celu to robią. W jakimś celu. Czy przypadkiem nie w takim samym, żeby z Ukrainy zrobić taki niezatapialny lotniskowiec amerykański, tak jak to zrobić chciał Nikita Chruszczow na Kubie. No to prezydent Kennedy zareagował alergicznie wtedy. Świat stanął na krawędzi wojny jądrowej. No to trudno się dziwić Putinowi, że on reaguje podobnie. Ja wielu mam takich komentatorów, którzy mnie tu krytykują no za to, że jestem ruskim agentem. No szkoda, że to nieprawda być może, ale mniejsza o to. Więc ja im mówię, a co wy byście zrobili, będąc na miejscu Putina w takiej sytuacji? Co wy byście zrobili? Rosjanie opublikowali swoje cele wojenne na Ukrainie. Swoje cele wojenne na Ukrainie. Zaraz na początku tej inwazji, 24 lutego 2022 roku. Dwa cele to były. Po pierwsze, neutralizacja Ukrainy. To znaczy niedopuszczenie do tego, żeby Ukraina stała się członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego. To znaczyła konkretnie neutralizacja Ukrainy i denazyfikacja Ukrainy. Co oburzyło rozmaitych naszych tutaj ukrainofilów. Jaka denazyfikacja przecież, szczerzy demokraci i tak dalej. No a Bandera? A Bandera? A Pułk Azów, te wszystkie. No, nie, więc panie Stanisławie, wie pan, trzeba, jeżeli komentujemy, jeżeli staramy się komentować rzeczywistość, to nie po to, żeby stać się takim, że tak powiem, ochotniczym agitatorem po którejś ze stron, tylko żeby przedstawić tym wszystkim państwu, którzy nas tu oglądają i słuchają, żeby powiedzieć prawdę. A prawda nie jest taka jak przekaz telewizyjny z TVN czy z TVP. Prawda taka nie jest. Prawda jest bardziej skomplikowana. I tutaj nie jest tak, że jedni są piękni, szlachetni, tylko nic, tylko żeby światu przychylić nieba, a drudzy są źli, to skurwysyny i tak dalej, którzy tylko patrzą jakby tu. Dobra. Co by Rosji, teraz zastanówmy się. Co by Rosji przyszło z tego, żeby zajęła Europę Środkową?
musiałaby się wdać w wojnę z Sojuszem Północnoatlantyckim, bo tutaj już by nie było. Te wszystkie procedury sojusznicze z artykułu 5, byśmy się przekonali, co prawda, ile one są warte, no ale one są tam zapisane. Musiałaby się Rosja wdać w trudną wojnę z całym Sojuszem Północnoatlantyckim. Po co? Żeby co? Żeby co? Jaka korzyść? Zająć, nie wiem, kawał ruin i zgliszcz, bo przecież to by zostało, na przykład do Wisły, a po drugiej stronie Wisły już by była Bundeswehra. No, nie wiem, czy to, wie pan, jaka korzyść, jaką korzyść Rosja by miała z tej wojny? Może rozbiór Polski. Znaczy rozbiór Polski nastąpi tak czy owak. Rozbiór Polski nastąpi, zaraz panu powiem, w jaki sposób. Na Ukrainie prawdopodobnie przy tych wszystkich trąbtadrackich tutaj w tej chwili potrząsaniach tam szabelką tekturową, to na Ukrainie dojdzie do zamrożenia konfliktu, którego elementem będzie utrata 25% terytorium państwowego przez Ukrainę. I to dosyć ważnego, bo przemysłowe okręgi i ten. Bardzo możliwe, że Stany Zjednoczone, które tam jakby się jeszcze poczuwał jakiś prezydent Stanów Zjednoczonych do odpowiedzialności za to, co się stało, za to zamrożenie konfliktu, no to jakąś rekompensatę terytorialną by dla Ukrainy obmyślił, prawda? No a czyim kosztem? No przecież nie kosztem Rosji, tylko kosztem Polski, prawda? Na przykład tak zwany zakierzoński kraj. Zakarzański kraj przekazać Ukrainie, nam by się wytłumaczyło, że to jest początek wkraczania na świetlisty szlak jagielloński i tak dalej, że to Unia. To prezydent Duda jajo zniósł z radości na coś takiego. Tak. No a z drugiej strony, no to akurat teraz mamy taki sygnał, który może nic nie znaczyć, ale może znaczyć, że trwają przygotowania do przesunięcia, do dokończenia procesu zjednoczenia Niemiec. To znaczy do przesunięcia granicy niemiecko-polskiej czy niemiecko-generalno-gubernatorskiej z 1937 roku, co jest zapisane w Konstytucji Republiki Federalnej Niemiec. Więc nie powinno nas to zaskakiwać. Ta data, ta granica jest zapisana w artykule 116 Konstytucji Republiki Federalnej Niemiec. Jak ktoś o tym nie chce pamiętać, no to niech nie pamięta, ale dlaczego my nie mielibyśmy o tym pamiętać? A w środku zostałoby teren, z którego mogłyby być zaspokojone roszczenia, do których się odnosi ustawa 447. Wszyscy byliby szczęśliwi, z wyjątkiem nas oczywiście, no ale ktoś musi zostać wydymany przy takich szaradach, roszadach, prawda? Tak, teraz pan Krzysztof, bo już... Ja bym chciał pociągnąć wątek, ale był jeden z wątków z wystąpienia pana redaktora, a mianowicie to frajerstwo polskich polityków. Co prawda pan redaktor Michalkiewicz nie użył tego słowa, Ale ja użyję, że po prostu od początku, od 24 lutego 2022 roku mamy do czynienia w przypadku naszych polityków z wielkim frajerstwem. Polscy politycy, w ogóle nie dotarło do nich istota zaangażowania się Stanów Zjednoczonych w wojenkę z Rosją, oczywiście przy pomocy Ukrainy. Po prostu wkładają palce między drzwi i futrynę. W ogóle nie wiedzą, wiedzą, że jest wojna na Ukrainie, ale w ogóle nie wiedzą, kto strzela. Pan redaktor Michalkiewicz wspomniał, czy przytoczył słowa pani Wiktorii Nuland, która przyznała, że wywołanie, zaaranżowanie tej całej sytuacji na Ukrainie kosztowało Stany Zjednoczone tylko 5 miliardów dolarów, bo trzeba tutaj położyć akcent na słowo tylko. To jest kwota, która
w ogóle w budżecie Stanów Zjednoczonych, a zwłaszcza w budżecie obronnym, się w ogóle nie liczy. Ale to była inwestycja doskonała. Coś z tego Stany Zjednoczone, jak widzimy, mają i miały. Natomiast co ma Polska z tej olbrzymiej inwestycji, której dokonała na Ukrainie? Kwoty są olbrzymie. I jeszcze nikt się nie odważył na całościowe wyliczenie kosztów naszego zaangażowania w Ukrainie, ale prawdopodobnie one wynoszą te cirka gdzieś 140 miliardów złotych. Panie ambasadorze, czy mogę się wtrącić? Otóż ostatnia decyzja Izby Reprezentantów przewiduje pomoc dla Ukrainy, to się nazywa dla Ukrainy, w kwocie 61 miliardów dolarów. Ale tak naprawdę 28 miliardów mają być z tej kwoty, ma być przeznaczone na uzupełnienie ubytków w arsenale Stanów Zjednoczonych, które powstały wskutek wysyłki broni, amunicji i sprzętu na Ukrainę. I kilkanaście miliardów z tej kwoty następne na utrzymanie kontyngentu wojskowego amerykańskiego w Europie Środkowej, więc już nie 61 miliardów, jeszcze 6 miliardów w rezerwie prezydenta, na co tam, no żeby ukraińscy oligarchowie też nie stracili smaku do wojny, a 14 miliardów to rzeczywiście dla Ukrainy. I przypomnę jeszcze, że dotychczasowe zaangażowanie finansowe Stanów Zjednoczonych w pomoc dla Ukrainy do tej decyzji Izby Reprezentantów to 45 miliardów dolarów. Jeżeli podzielimy to przez prawie 800 dni wojny na Ukrainie, to wychodzi nam około 56 milionów dolarów dziennie. Czy to dużo, czy mało? To niby dużo, ale w porównaniu z 300 milionami dolarów dziennie, które Stany Zjednoczone wydawały na misję tą stabilizacyjną i operację pokojową w Iraku i Afganistanie, to bardzo mało. To 1/6 tego. Co z tego wynika? Jaki wniosek? Że wojny per procura są znacznie tańsze dla Stanów Zjednoczonych niż wojny, w których Stany Zjednoczone angażują się bezpośrednio. No to skoro się znalazło frajera, przy pomocy którego można prowadzić wojnę z Rosją per procura do ostatniego Ukraińca, no to jazda, to prowadźmy. To prowadźmy. 5-6 razy taniej to kosztuje amerykańskiego podatnika. A przecież jeszcze rząd na tym zarabia, bo jak zamawia broń, amunicję i sprzęt w zakładach zbrojeniowych, to zakłady zbrojeniowe muszą od tych zysków zapłacić podatek rządowi. No to właściwie o co chodzi? To jeszcze tutaj, jedno słowo i pan, panie ambasadorze. Najzabawniejsze w sprzęcie wojskowym jest to, że nie zarabia się tyle na sprzedaniu czołgu, co na serwisie tego czołgu. No bo czołg trzeba dostarczyć, ale potem cały czas części zapasowe, amunicja, eksperci, oprogramowanie, to wszystko kosztuje. I to jest najcenniejsze. Ale jeszcze bym tylko dorzucił. Nawet z tych kwot, które pan odliczył od tych 61 miliardów dolarów, to jeszcze tam są inne też pozycje w tej pomocy dla Ukrainy, które zmniejszają tą pomoc do zupełnie symbolicznych rozmiarów. Tam jest też pozycja na utrzymanie personelu amerykańskiego na Ukrainie. To znaczy chodzi o tych pracowników tych stacji wywiadowczych, prawda, i tak dalej. Chodzi o personel, chodzi o doradców wojskowych, militarnych i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze jedna tutaj taka bardzo pikantna informacja. O co to w tym wszystkim chodzi? Otóż minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii David Cameron, były premier przecież Wielkiej Brytanii, osoba na pewno wtajemniczona w sekrety zaangażowania Stanów Zjednoczonych na Ukrainie, powiedział tak. Otóż Stany Zjednoczone kwotą 10% swojego budżetu militarnego doprowadziły do zniszczenia 50% potencjału militarnego Rosji. To jest jedna sprawa.
Dwa, kolejna ocena też różnego rodzaju ekspertów, którzy się zajmują problematyką, że Stany Zjednoczone takimi małymi pieniędzmi osiągnęły już wszystkie swoje cele swojego zaangażowania na Ukrainie. Jednym z tych celów to było między innymi przetestowanie swojej broni, bo przecież broń to czym innym jest testowanie broni na poligonie, a czym innym jest testowanie broni w warunkach wojennych. Dwa, przy okazji, właśnie dzięki tym 12 bazom czy jakimś tam wywiadowczym na Ukrainie, także przetestowały broń rosyjską, która przecież była używana na Ukrainie. I wreszcie trzecia sprawa, dzięki właśnie tej wojnie Stany Zjednoczone opróżniły swoje magazyny, prawda, z broni, która przecież nie była najnowocześniejsza. To, co Stany Zjednoczone dostarczają w ramach swojej pomocy na Ukrainie, to nie jest bynajmniej broń najnowocześniejsza. Także i tutaj ten aspekt sprawy uwzględnimy. Stany Zjednoczone osiągnęły już małym kosztem wszystkie swoje cele, angażując się na Ukrainie. Naszym się wydawało, że Stany Zjednoczone dążą do pokonania Związku Radzieckiego i że to pokonanie Związku Radzieckiego ma przybrać wyraz defilady, prawda, zwycięstwa wojsk amerykańskich i wojsk polskich, prawda, w Moskwie. Nie, to nie o to chodziło przecież. Te cele wszystkie zostały już osiągnięte, a ponieważ zbliżają się już wybory w Stanach Zjednoczonych, więc Biden nie może po prostu odpuścić sytuacji taka, jaka jest, to znaczy dopuścić do zawarcia jakiegoś pokoju czy zawieszenia broni między Ukrainą i Rosją, że ten konflikt ma się jeszcze tlić do dnia wyborów amerykańskich, ale żeby się tlił do dnia wyborów amerykańskich, to zalecenie podtrzymywania tego konfliktu przekazał właśnie między innymi Polsce. A to nie jest tak... Nawet nie do wyborów amerykańskich. Jeżeli by koszty wojny, dzienne koszty wojny były takie same jak dotychczas, to znaczy na poziomie 56 milionów dolarów, to ta kwota 14 miliardów dolarów wystarczy do stycznia. Kiedy to nowy prezydent Stanów Zjednoczonych obejmie urząd i zdecyduje, co z tym fantem dalej robić, co z tą Ukrainą dalej robić. A nie jest tak, panie Stanisławie, że na Ukrainie mamy do czynienia z drugim Afganistanem, gdzie Stany Zjednoczone zrobiły właśnie taki, wciągnęły w wojnę, tak przypominając państwu, jak doszło do wojny, zanim doszło do wojny w Afganistanie, to zresztą powiedział Brzeziński, tam chyba 15 lat po tej wojnie we francuskiej, albo w wywiadzie dla gazety francuskiej, albo w francuskiej telewizji, że Stany Zjednoczone doprowadziły do tak dużego prawdopodobieństwa, że w Afganistanie przejmie władzę opcja proamerykańska, że chociaż Rosjanie kontrolowali tam, nazwijmy to politycznie, Afganistan, że ci się tak przestraszyli, że doszło do agresji na Afganistan i 4 lata trwała wojna, gdzie Rosjanie po prostu tracili i ludzi, i sprzęt, a na końcu musieli stamtąd, no może nie tyle, że uciec, ale opuścić pobici. Panie, i trauma po tej wojnie trwała przez całe lata. Panie Jarosławie, niech się pan nie gniewa, ale wydaje mi się, że to wyjaśnienie Zbigniewa Brzezińskiego, jak zresztą wiele innych jego wyjaśnień, nie jest szczere. Nie powiem, że jest głupie, bo to by było niegrzeczne, ale że nie jest szczere. Bo, no zaraz, zastanówmy się, po co Rosji Afganistan? Do czego Rosji był potrzebny Afganistan? Jeszcze sowieckiej. Otóż rozmawiałem kiedyś w Paryżu na ten temat z takim starszym panem, który był emerytowanym takim prezesem koncernu naftowego francuskiego. No i rozmawialiśmy między innymi, bo to wtedy była ta interwencja sowiecka w Afganistanie. I ja zwróciłem jego uwagę na to, że
Rosjanie budują drogi i zakładają lotniska w Afganistanie. I zwróciłem jego uwagę, wzięliśmy mapę nawet, że jeśli te lotniska już będą funkcjonowały, to taktyczne lotnictwo sowieckie uzyska możliwość operowania nad Zatoką Perską, nad rejonem Zatoki Perskiej, gdzie 80%, wtedy 80% światowego eksportu ropy przechodziło przez cieśninę Ormus. No to ten pan, i mówię, panie Markizie, to jakby to się udało Rosjanom, to, no to mówię, wtedy co? A on tak się zastanowił i mówi, to wtedy Francja by musiała zmienić swoją politykę. Dlaczego? Dlatego, że musiałaby zabezpieczyć swoje źródła ropy, żeby Rosjanie na przykład francuskich tankowców w cieśninie Ormus nie bombardowali, nie zatapiali. No i to ja mówię mu, panie Markizie, być może wtedy byłoby za późno, bo wtedy to by był wyścig do Moskwy. Wszyscy by się ścigali do Moskwy. No ale więc wojna, każda wojna, panie Jarosławie, jest kontynuacją polityki, tak jak mówił to Clausewitz, tyle tylko, że prowadzoną innymi środkami. Ale innymi środkami. Wojna, krótko mówiąc, każda wojna musi mieć polityczny cel. Bo jeżeli nie ma politycznego celu, to się staje bezsensowną jatką. To tylko nasi umiłowani przywódcy nie potrafią swojemu zaangażowaniu wojennemu znaleźć jakiegoś politycznego celu. Ale to mnie to nie dziwi, bo oni nie są politykami samodzielnymi. Takie uprzejme wyjaśnienie tej niemożności to jest takie, że są głupi, ale to jest wyjaśnienie uprzejme. Bo mniej uprzejme wyjaśnienie, za to bardziej zbliżone do prawdy, to jest takie, że są agentami po prostu. Zainstalowanymi tutaj agentami obcych państw i oni wykonują zadania. To nawet dobrze by o nich z jednej strony świadczyło, że nie są durniami, no ale z drugiej strony etycznie to fatalnie. Ale panie Stanisławie, to co pan powiedział nie zaprzecza temu, co powiedział pan Brzeziński. No, jeżeli Rosjanie mieli kontrolę polityczną, jednocześnie nie mając władzy bezpośrednio, ale mając swoją agenturę w Afganistanie, budując te drogi, budując lotniska. Ale nie mieli, właśnie dlatego interweniowali wojskowo, że nie mieli władzy. Dlatego, że tam taki był Babrak Karmal. Tak, i tam ci Afganowie go wysadzili w powietrze. I rosyjska interwencja przywróciła tą całą agenturę przy władzy, jako marionetki takie. No ale właśnie mówię, że obalono go i Amerykanie go obalili, prawda? No tak. No i doszło do interwencji. No tak, ale to proszę pana. Amerykanie zareagowali na interwencję sowiecką w Afganistanie. To już mało kto o tym pamięta, bo to dawno było, że wprowadzili właśnie na te obszary newralgiczne, to znaczy obfitujące w źródła ropy naftowej, siły szybkiego reagowania. Więc jeśli by ktoś tam chciał te obszary roponośne zająć albo kontrolować, to musiałby się, to Ronald Reagan zrobił, musiałby się skonfrontować bezpośrednio z Amerykanami. A jeszcze w dodatku wynajęli od Anglików wyspę Diego Garcia na Oceanie Indyjskim. No i tam jest wielka baza morska i lotnicza Stanów Zjednoczonych. Do dzisiaj to istnieje. Na wyspie Diego Garcia, która kontroluje obszar, północną część Oceanu Indyjskiego, właśnie te wszystkie obszary Środkowego Wschodu, co tam się dzieje, kto tam pływa i tak dalej. To pozostaje pod kontrolą amerykańską z wyspy Diego Garcia i z tam z Półwyspu Arabskiego. Ale wracając do sprawy, do tej myśli, którą pan rektor powiedział, że przecież wojna musi mieć na celu jakiś, musi mieć jakiś cel polityczny, prawda? No wszystko
I jak Amerykanie spowodowali, czy wywołali zaangażowanie się Rosjan w Afganistanie, to też mieli jakiś cel. I cel ten osiągnęli. Bo przecież nie z innych powodów, tylko głównie z powodu zaangażowania się Związku Radzieckiego w Afganistanie, wykrwawienia się Związku Radzieckiego w Afganistanie, doszło do przecież rozpadu Związku Radzieckiego. Także tam jakiś zamysł w tym wszystkim był. Natomiast jaki zamysł jest w zaangażowaniu się Polski w konflikt na Ukrainie? Nie ma żadnego. Nie, to jest bardzo proste. No nie ma, poza głupotą lub poza agenturalnością, piątą kolumną, nie ma żadnego. Panie Krzysztofie, rozmawiałem z różnymi redaktorami i nazwijmy to osobistościami. Każdy dzień, kiedy wojna trwa na Ukrainie, to jest czas dla Polski. To jest czas dla Polski. To jest panie bo jeżeli Jarosławie, niech się Ukraina przegra, no to co? To jest wtedy? Cytat, panie. To co wtedy? Panie tak, Stanisławie, no, ja cytuję. Mhm. Jeżeli Ukraina przegra, to Putin zgodnie właśnie z tą książką. Ale co to znaczy, że Ukraina przegra? To znaczy, co się na Ukrainie stanie? Zostanie zajęta przez Rosjan. Zostanie zajęta przez Rosjan. Tak? No. I Putin pójdzie dalej. Kraje bałtyckie, Polska. Tak, jasne. Niemcy są bezbronne, mają świetne. Zatrzyma się aż na Gibraltarze. Mieczysław Moczar. A może to jest realizacja tak zwanego lodołamacza, tak? Że idzie. Proszę pana, no ja nie wiem. Z taką tezą występuje ukraiński sztab generalny. Z punktu widzenia ukraińskiego to jest to teza, nie abstrahując w tej chwili, czy jest ona prawdziwa, czy nie, ale jest racjonalna, dlatego że ta teza służy temu, żeby Ukraina przedstawiała postawę roszczeniową wobec wszystkich państw europejskich i wobec Stanów Zjednoczonych. To jest racjonalne. Z punktu widzenia ukraińskiego to jest, ale z polskiego nie. Ale z polskiego nie. Ja nie mówię, że... wie pan, już tak całkiem po chamsku. To, że na Ukrainie się wyżynają Rosjanie z Ukraińcami, to nie jest taka zła wiadomość. Mogę sobie wyobrazić gorsze wiadomości. Że na przykład na terenie Polski Rosjanie i Ukraińcy wyżynają się z Polakami. To by była jeszcze gorsza wiadomość. A tamta to nie jest taka zła. I ja nie mówię, żeby Ukrainie nie... A niech się wyżynają jak najdłużej. Ale nie za darmo. Wie pan, jak Ukraina chce się wyżynać z Rosjanami, proszę bardzo, wyżynajcie się. Ale jak my wam mamy dostarczać czołgów, samolotów, amunicji i tak, to płaccie za to. To płaccie za to. Jak chcecie się bawić, no to płaccie za tę zabawę. Proszę bardzo. Nie mówię nie. Dlatego właśnie krytycznie oceniam to, że 2 grudnia 2016 roku została zawarta ta umowa i mimo zmiany rządu, proszę zwrócić uwagę, chociaż to złowrogi Macierewicz parafował tę umowę ze strony polskiej, mimo zmiany rządu ta umowa ani drgnęła, nadal obowiązuje. Co więcej, jeszcze te procent jakiś tam bliżej nieokreślony, Tusk podpisał cyrograf podczas pielgrzymki do Kijowa. I pan prezydent Duda nie ma tutaj żadnych tych, niech by spróbował mieć, to by Józio Biden już nie tam groźnie kiwnął palcem w bucie, aby go zdmuchnął jak gromnicę. Ale panie Stanisławie, jeżeli chodzi o taką retorykę Putina, nazywając, że tam rządy, że tam trzeba zrobić denazyfikację, rządy tam faszystowskie, przecież to jest język Józefa Stalina. On wszystkich swoich przeciwników politycznych nazywał faszystami. Proszę pana, socjaldemokraci byli jasne, faszystami, komuniści, uchylenie prawicowe. A co wczoraj usłyszałem, proszę pana, w dzienniku telewizyjnym? Tym, w Wolnej Polsce tym. No, nie, w Polsacie. W Polsacie. Tam była pokazana na rysunku, co prawda, bo tam nie można w Ameryce filmować, rozprawa z Trumpem, przeciwko Trumpowi. Coś tam jakiś znowu tam wymyślili, przed niezawisły sąd go zaciągnęli. I on tam porównał to, co z nimi robią, że rząd amerykański metody gestapowskie stosuje. Proszę pana, to tam sobie wymyślają od gestapowców i faszystów. To nie tylko tu.
Teraz to jest retoryka, proszę pana, taka uniwersalna. Jak kogoś nie lubimy, to jak go nazywamy? Faszysta! Faszysta! Proszę pana, no to oczywiście to w wielu przypadkach to nawet jest zbliżone do prawdy, ale w wielu nie. Ale w wielu nie. I jeśli chodzi o akurat, widzi pan, na Ukrainie jaką mamy sytuację? W ogóle Ukraina jest specyficznym państwem, o czym trzeba pamiętać, że to jest oligarchia oligarchów. W Rosji też są oligarchowie, tylko za Jelcyna była trochę inna sytuacja. Byli oligarchowie w Rosji, zresztą żydowskich było dużo i to wpływowi byli najbardziej, którzy i tam wtedy za Jelcyna to oligarchowie decydowali, kto będzie prezydentem. Za Putina to się zmieniło. Za Putina to Putin decyduje, kto będzie oligarchą. Ale na Ukrainie jest po staremu. Oligarchowie decydują, kto będzie prezydentem. Rozumie pan? Oni tam mają swoje reprezentacje parlamentarne w tej Radzie Najwyższej i tak dalej. No i dopóki oligarchowie, że tak powiem, są zainteresowani, nie stracili smaku do wojny, to popierają Zełenskiego. Ale to trzeba oligarchów życzliwie do wojny usposabiać. Oni zresztą tam nie protestują, nie pyskują, nie kręcą nosem, bo dzieci powysyłali tam, pokupowali im jakieś za, między innymi za te wszystkie środki. No to, a tam ktoś pilnuje interesu na miejscu, żeby... Na wojnie się zarabia. Wie to bankier, wie to hrabia, że na wojnie się zarabia. Taka jest mądrość ludowa. I w związku z tym na Ukrainie oligarchowie decydują, kto będzie prezydentem. No ale to nie można, takich rzeczy nie można głośno mówić. Wie pan, głośno to trzeba mówić, że tu demokracja, że tu przywiązanie do zachodnich wartości i tak dalej. No ale jaka jest podstawowa, czy w ogóle jedyna siła polityczna taka naprawdę na Ukrainie? Na kim się opierał prezydent Juszczenko i piękna Julia Tymoszenko? Na banderowcach. Na banderowcach. Więc, a banderowcy to co? To są, kto to jest? To są szczerzy demokraci, czy to są faszyści? Czy to są faszyści? No, na podstawie dotychczasowych doświadczeń z nimi, to przynajmniej Polacy nie powinni już, bo jeśli by Polacy zapomnieli, z kim mają do czynienia, no to rzeczywiście już nie zasługiwaliby wtedy na lepszy los, tylko żeby ich bez przerwy ktoś tam w tył, przez tyłek rozumu uczył. Natomiast ja jeszcze raz się powtórzę, bo to, ale to trzeba takie rzeczy powtarzać, bo wie pan, jeśli nie, to zaczniemy przyjmować za dobrą monetę propagandowe tezy wymyślane przez pierwszorzędnych fachowców. Nie powiem w ukraińskim sztabie generalnym, że Ukraina broni Europy. Bo taka jest teza, że w związku z tym cała Europa ma obowiązki wobec Ukrainy, a Polska to już w szczególności. Proszę pana, kiedy byłem w Kanadzie, tam jest bardzo silna diaspora ukraińska. No i jeszcze już nawet nie mówię o tym incydencie tam w parlamencie kanadyjskim, gdzie fetowali jakiegoś SS-mana, wie pan, starego dziadygę takiego. Ale jak byłem w Ottawie, to rozmawiałem z prezesem Kongresu Polonii Kanadyjskiej, który zresztą był krytykowany, że rozmawia ze Światowym Związkiem Ukraińców w Toronto. Ja go zapytałem, no pan z nimi rozmawia, to pan jest zorientowany. Niech mi pan powie, czy tam jest reprezentowany jakiś inny kierunek polityczny poza banderowskim? W Toronto, w tym Światowym Związku. On mówi, nie tylko nie jest, ale niechby spróbował być. Wie pan, z taką mamy sytuację, więc to wie pan, to nie jest tak, że jak Putin na krzesło powie krzesło, to my się będziemy z nim spierać, bo to Putin tak powiedział. Putin czasami ma rację, wie pan. To jest bardzo ryzykowne stwierdzenie powiedzieć to, wie pan, w Polsce dzisiaj, że Putin czasami może mieć rację. I jak na krzesło powie krzesło, to naprawdę może być krzesło.
To inni, tacy co to wie pan, każdy mądry, roztropny i przyzwoity z tych, co się rozpoznają po zapachu, to mówią nie, jak Putin na krzesło powie krzesło, to my z zasady będziemy się z nim spierać, że to nie jest krzesło. Otóż ja taki nie jestem. Panie Krzysztofie? Ja tak trochę podsumowując swoją myśl i tutaj spoglądam na swoją książkę, na tytuł tej książki Polska czy Ukropolin. Otóż na tej wojnie praktycznie wszyscy zarobili. Bo i wszyscy osiągnęli swoje cele. Przed chwilą mówiliśmy o Stanach Zjednoczonych, mówiliśmy o Wielkiej Brytanii. To samo jest z Niemcami. Niemcy na pewno na tej wojnie dobrze wyjdą. To samo jest z Rosją, bo Rosja po pierwsze, że już zdobyła 20% terytoriów Ukrainy, że już praktycznie doprowadziła do tego, że w przyszłym zawieszeniu broni czy porozumieniu pokojowym na pewno Ukraina zrezygnuje ze swoich starań o członkostwo w Pakcie Północnoatlantyckim. Na tej wojnie zarobili może nie Ukraina, ale zarobili oligarchowie ukraińscy. Dowód na to, że dane, które napływają z Ukrainy, świadczą, że podczas tej krótkiej przecież wojny, która toczy się 2,5 roku, majątki czołowych oligarchów ukraińskich, takie jak Kołomojski, powiększyły się o 40%, prawda? Wiemy, że podczas wojny zasoby czy rezerwy walutowe Ukrainy wzrosły też bardzo. Też kwoty są cyrkulowały już w mediach zagranicznych. Czyli na tej wojnie tylko my wyszliśmy jak Zabłocki na mydle i po prostu przeznaczyliśmy ogromny procent swojego dochodu narodowego na wsparcie Ukrainy. W dalszym ciągu to czynimy i w dalszym ciągu mamy czynić. Właśnie zgodnie z wytycznymi Bidena, które to wytyczne przekazał Dudzie i Tuskowi. I po zawarciu porozumienia pokojowego między Rosją a Ukrainą, Polska będzie to quasi państwo ukraińskie dalej wspierać. Można to nazwać, ja to tak robię przynajmniej w książce, że będzie to coroczny trybut czy haracz, który Polska będzie wypłacała Ukrainie na podtrzymanie żywota tego państwa. I jeszcze dodatkowa rzecz, że na pewno już to jest, zresztą mamy z tym do czynienia, że Ukraińcy i Niemcy będą mówili, że jedną z przyczyn, podstawowych przyczyn tego nieszczęścia Ukrainy jest to, że Polska podżegała do wojny z Rosją i w związku z tym dojdzie do, mimo że Polska będzie finansowała, prawda, w znacznym stopniu budżet Ukrainy, że będzie dochodziło do wiecznych konfliktów polsko-ukraińskich. A kto będzie arbitrem? Kto będzie trzymał w garści stronę ukraińską i stronę polską? Według mnie będą to czynili Żydzi i Niemcy. I właśnie na tej zasadzie, takie jest podsumowanie mojej książki, na tej zasadzie jest tworzony w tej chwili Ukropolin. No, nie ma, to się dokonuje na naszych oczach. To już nie jest kwestia jakiejś wizji przyszłości, tylko to już mamy. Przecież kiedy Ukraina wycisnęła z nas wszystko, co mogła wycisnąć, nawet do tego stopnia, żebyśmy tu poświęcili interesy na przykład własnych rolników dla ich tam tego, no to Ukraińcy, Polska przestała być najukochańszą duszeńką ukraińską. Najukochańszą duszeńką stały się Niemcy, tradycyjnie. I musimy z tego sobie zdać sprawę, że to będzie miało konsekwencje w przyszłości. Tyle tylko, że nasi umiłowani przywódcy mają zakazane nie tylko
cokolwiek robić. Mają surowo zakazane, ale nawet mają surowo zakazane myśleć w tym kierunku. A i ponieważ oni o tym wiedzą, że mają surowo zakazane, to na wszelki wypadek nie myślą. Tym wspaniałym akcentem kończymy nasze spotkanie. Oczywiście polecam książkę pana Krzysztofa Balińskiego, Polska czy Ukropolin, książka do kupienia w kapitalbook.pl. Serdecznie też zachęcam do wspierania kanału pana Stanisława Michalkiewicza poprzez Buy Coffee, gdzie można postawić panu Stanisławowi przysłowiową kawę. Polecam też subskrypcję na nasz kanał, komentowanie, lajkowanie, udostępnianie naszych materiałów, żeby dotarły do jak najszerszego grona osób, ale też na końcu polecam kanał Międzywojnie, który prowadzę ze Stanisławem Żuławskim, gdzie opisujemy 20-lecie międzywojenne. Także link będzie też tutaj w komentarzu do tego kanału. Serdecznie dziękuję panie Krzysztofie, panie Stanisławie i do zobaczenia. Książka dostępna na kapitalbook.pl.